16. Festiwal Korowaja Mielnickiego. W dniu dzisiejszym mieliśmy prezentowane 10 korowajów z 3 województw: lubelskiego, mazowieckiego i oczywiście podlaskiego. Podczas dzisiejszego festiwalu na scenie w Mielniku wystąpiły również zespoły, mianowicie Nowina z Moszczony Królewskiej, zespół Mielniczanie z Mielnika, zespół ludowy Pawłowianki działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim, zespół Wrzosy z Wilanowa i zespół śpiewaczy obrzędowy z Jakówek. Mielnik i Korowaj, no to to samo, wszystko pasuje. Jesteśmy tutaj w domu. Mielnicki Korowaj Weselny jako produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych już w 2019 roku jest świetnym produktem, produktem markowym, który bardzo dobrze promuje tutaj dziedzictwo kulturowe naszego regionu, pokazuje jak wspaniałą historię mamy tutaj na tej ziemi, a festiwal sam, którego dzisiaj jesteśmy świadkami, jest świetnym przykładem, że wokół produktu lokalnego można budować wydarzenia, które wizerunkowo świetnie wspierają promocję regionu i takich małych ojczyzn, jakim jest sam Mielnik. Zatem jesteśmy dumni, że posiadamy mielnicki korowaj, że możemy dzisiaj wspólnie świętować, cieszyć się tym wspaniałym wypiekiem i celebrować cały obrzęd, który jest związany z tradycją wesela, które kultywujemy już od pokoleń na tej ziemi. Także cieszymy się, jesteśmy dumni, że możemy pokazywać ten obrzęd i ten wspaniały wypiek na zewnątrz i tym samym budować promocję, wizerunek Mielnika, który częściowo jest kojarzony ze wspaniałym krajobrazem, z pięknymi widokami, a dzisiaj pokazujemy, że również rzeką Bug, dokładnie, wyjątkowym krajobrazem niespotykanym na Podlasiu, a dzisiaj pokazujemy, że Mielnik to również produkt lokalny, wysokiej jakości wyroby cukiernicze, a także szacunek do lokalnej tradycji, do lokalnej historii, do tradycji pokoleń. 10 korowai to świadectwo 10 zespołów, 10 drużyn, które świetnie znają historię regionu, dokładnie wiedzą, w jaki sposób tradycyjny przygotować ten szczególny wypiek. No, tak jak podsłuchiwałam ocenę innych członków jury, no wszystkie korowaje spełniły warunek i wyglądu, ponieważ mieliśmy wytyczne co do wyglądu, a nieco ten wygląd różni się w województwie podlaskim, w województwie lubelskim, w województwie mazowieckim. Przypominam, że dzisiaj jesteśmy na styku 3 województw, ponieważ gmina Mielnik ma taki przywilej, że no jesteśmy akurat w tym miejscu, gdzie faktycznie graniczy te 3. A myślę, że i nasi sąsiedzi, mimo że obecnie niekoniecznie są dobrymi sąsiadami, ale również na Białorusi, tutaj w okolicach, ten korowaj również funkcjonuje. Tak, to jest ogólnie wypiek, który jakby pochodzi tutaj ze wschodu, a tutaj mamy jakby tak wielobarwną mozaikę kulturową i faktycznie to dziedzictwo kulturowe przenika i faktycznie wybrzmiewa dzisiaj tutaj nawet widocznych tych różnych troszkę korowajach. Także troszkę naleciałości wschodu, troszkę naleciałości zachodu, ale wszystkie wpisują się w standardy i tą tradycję, która jest typowa jednak, a nieco jednak inna dla każdego województwa. Także wspomniał Pan tutaj na początku o smaku i faktycznie, no niestety tutaj możemy wspólnie doświadczyć tego smaku. Ja Pani zazdroszczę, Pani już próbowała, ja jeszcze nie dobiegłem. Tak, próbowałam i faktycznie okazuje się, że faktycznie korowaj może mieć różny smak. Od takiego bardziej wytrawnego, kruchego wypieku, po faktycznie taki gęsty, ciężki, bogaty wypiek, podchodzący troszkę mi w smaku nawet, pod smak sękacza. Katarzyna Konstanciuk, prowadzę klub seniora w Borodyńcu Ruskim. Witam Pani Katarzyno. Klub seniora w Borodyńcu Ruskim. Natomiast korowa jest Pani, czy to już razem żeście piekły? Nie, razem wszystko robiłyśmy, ja reprezentuję ten klub. Aha, rozumiem.
Jak pani myśli, pani Kasiu i panie koleżanki, co zdecydowało, że wasz korowaj był najsmaczniejszy? Zdecydowały smak, wygląd i przede wszystkim elementy, które były na korowaju i dołożenie serca, wyrobienie ciasta. Czyli serduszko drobiowe, dobrze. Tak jest. Natomiast drogie panie, no właśnie, czy jest jakiś taki przepis, nie wiem, który stosujecie z dziada, pradziada, w waszym przypadku, drogie panie, z babci, prababci? Dziewczyny, mówcie. To znaczy tak, my pamiętamy smak jeszcze korowaja, bo na naszych weselach był jeszcze ten korowaj i właśnie chciałyśmy to jakby odtworzyć. Nie miałyśmy żadnego konkretnego przepisu. Kombinowałyśmy tak, żeby ten smak, tą konsystencję tego wydobyć. Wyczuć samemu. To niesamowite, czyli tych korowajów w tym przypadku u was powstało przynajmniej kilka. Pierwszy. Aha, to jest pierwszy dziewiczy. Pierwszy. Drogie panie, to jest nagranie do wiadomości, także 17 korowaj powstało, tak? Dobrze, niech będzie 17 korowaj. Słuchajcie, no dobrze, ale to mówiłyście o tym, że serce trzeba włożyć. Rzeczywiście jest tak, że w tym cieście, to jest właściwie dzieło sztuki. To serce jest potrzebne? Oczywiście, że tak, bez serca nie ma nic, uważam. Trzeba wygnieść dobrze, wypieścić, wyrobić. Drożdżowe ciasto musi być dobrze wyrobione. No a właśnie, jakie musi być ciasto? Drożdżowe. Dobrze wyrobione, wygniecione. Gładziutkie. I ogrzane. I ogrzane z miłością.